Michałowice Koło Krakowa, 11 lutego 2023 roku, Godzina Czwarta Dziewięć. Przekaz numer 1242. Bóg Ojciec. Jam jest, który jest, Bóg Ojciec. Pierwsza osoba Trójcy Świętej. Kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu. Kocham Was niezmiernie i pragnę, abyście stale podążali za głosem Bożym, nauczyły się go rozpoznawać, nie dały się zwieść mamieniem złego ducha. Pozwól, drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej woli. Jestem Bogiem pełnym Bożej miłości, cierpliwości, wyrozumiałości, lecz też jestem Bogiem ze wszechmiar sprawiedliwym, który potrafi upomnieć się o swoje. Wiem, że wielu z was upada na co dzień, a złe duchy nie dają wam spokoju. Rozumiem was i waszą słabość oraz to, że dość często upadacie skruszeni pokusą upadłego anioła. Ze wszechmiar pragnę waszego wiecznie trwającego szczęścia i radości takiej bezmiary. Ja jestem, jestem dobrym ojcem całego stworzenia. Stworzyłem przy udziale Jezusa i Ducha Świętego wszystko co istnieje, na czele z chórami anielskimi i wszystkimi ludźmi. Ludzkość do tej pory, dokąd będzie się rozmnażać, do tej pory będę stwarzać duszę każdego człowieka. Pracuję nieustannie, a w każdej sekundzie stwarzam dwie dusze, a jedną odwołuję do wieczności. Nigdy się nie nudzę jestem bogiem bardzo pracowitym, nie jestem bezczynny ja działam, zajmuję się wieloma rzeczami naraz. Co robię? Jak już wspomniałem, stwarzam po dwie dusze na sekundę, a odwołuję do wieczności jedną. Jednocześnie wszystkiego, doglądam co do tej pory zostało stworzone. Słucham, co mówi Jezus i Duch Święty, słucham każdego Anioła, a jest ich w niebie i pełniących funkcje na Ziemi sześć trylionów. Pilnuję wszystkich demonów, aby nie przekroczyły granicy, którą im wyznaczyłem. Uważnie słucham każdego człowieka, od chwili kiedy zyskuje świadomość. Dla mnie czas nie istnieje, w niebie nie ma pojęcia czasu. Odczuwa jego działanie każdy, kto żyje na Ziemi. Wykonuje tysiące różnych czynności w tym samym czasie. Jest na Ziemi prawie osiem miliardów ludzi, z czego jedynie dwa miliardy zna Boga. Stwarzając każdego człowieka, wyposażyłem go w znajomość Bożego prawa dekalogu. Każdy człowiek zdaje sobie sprawę z tego, co jest dobre, a co jest złe. Każdy człowiek i każdy anioł ma serce duszy. W nim zostało umieszczone sumienie. To jest głos Boży, który ostrzega człowieka, jak przekracza Boże prawo. Sumienie działa zawsze, lecz ilość i jakość popełnianych przez człowieka grzechów oraz hipnoza i znieczulenie demona sprawia, że głos ten może być stłumiony, zagłuszony, ale zawsze jest. Często ilość i jakość grzechów sprawia, że trójca święta musi się nieco od duszy oddalić, wówczas przejmują dusze demony dają jeszcze więcej pokus i wszelkich demonicznych propozycji. Dusza człowieka owładnięta działaniem złego ducha wykonuje to wszystko, co zły duch jej proponuje. Żaden demon nie może działać siłą, może jedynie do was mówić, przekonywać was do swoich racji. Będąc Bogiem przewidującym zdarzenia i okoliczności, dałem każdemu człowiekowi jego opiekuna duszy, jego anioła stróża. On równoważy działanie demonów przekazuje w imieniu Boga jego natchnienia a także impulsy do działania aniołowie także pracują bez przerwy ja ani ona się nie męczą modlą się nieustannie do Boga za swojego podopiecznego a siła jego modlić sprawia że człowiek atakowany demonami zyskuje przebłyski świadomości działania demonów i działania Bożego a wiedząc to może odpowiednio i właściwie zareagować nie zostawiam was na pastwę demona, Trójca Święta o was walczy, jak również walczy o was powierzona wam do opieki Maryja, święta Mama Jezusa. Ona wykorzystuje każdą szansę, każdą okazję, aby odbić wasze dusze ze szponów demonów. Działanie Boga i Maryi, a także aniołów, niweluje skutki działania upadłego anioła. Łaska Boża zdejmuje hipnozę i znieczulenie demoniczne. A w tym czasie odpowiednio poruszone jest sumienie człowieka grzeszącego do tego stopnia, że człowiek ma szanse i okazję odwrócenia się od grzechu i obecności szatana. W Bożym imieniu zawsze działają aniołowie. To im zleciłem wiele zadań, wyposażyłem ich w odpowiednią do realizacji zadań moc Bożą. Dar wolnej woli człowieka sprawia, że Bóg i szatan ma równe szanse w duszy każdego człowieka. Szatan do przekonania człowieka, aby grzeszył, a Bóg do tego, aby człowiek zaprzestał grzeszenia i uświęcał się. Tylko modlitwa, post i umartwienia oraz jałmużna są siłą każdej duszy, tylko nimi dusza się broni, nie pozwala na dostęp mowy upadłego anioła. Gdy tego nie ma, duszy brakuje siły ducha, a jest wówczas jedynie kwestią czasu, kiedy człowiek upadnie w jakiś grzech. Ja muszę szanować waszą każdą decyzję, dostosować się do tego, co wybierzecie, a powodem tego jest wasza wolna wola. Wielokrotnie mówiłem, jak można usunąć tę przeszkodę, tę barierę. Zawsze możecie to uczynić, oddając swoją wolną wolę do Bożej dyspozycji. Każdy człowiek po oddaniu swojej wolnej woli w Boże Dłonie jest przezeń szczególnie pilnowany za pośrednictwem aniołów. Każdy anioł, każdego Bożego niewolnika otrzymuje dodatkową siłę i moc na tyle mocną, że demony nie zdołają wyrwać duszy człowieka na zbyt długo. Większość ludzi na Ziemi nie zna Boga, ale odczuwa instynktownie, co jest dobre, a co jest złe i na tej podstawie podejmuje swoje wszelkie decyzje. Tylko ta dusza, która świadomie wybiera zło i to, co demon proponuje, może trafić na wieczne męki do piekła. Przyspieszony czas dość szybko biegnie, realizują się kolejne strony Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Dałem upadłym aniołom pozwolenie na ich pełne działanie, więc wykorzystują wszystko, co mogą i zdołają, aby was do swoich wartości zwabić, skusić, oszukać was. Trójca Święta dla równowagi dała ludzkości wiele, wiele łask bożych, które trafią do ludzi przez Maryję, świętych nieba, a zwłaszcza przez aniołów. Tylko w tym obecnym czasie każdy człowiek może zyskać dość szybko wielką świętość przy stosunkowo niewielkim wysiłku. Może też dać się porwać hordzie pokus szatana, złego ducha. Tylko ty, człowieczy, decydujesz, za kim pójdziesz. Idąc za demonem, czyniąc wszelkie zło swoich uczynków, człowiek zmierza do miejsca wiecznej pokuty, do jeziora ognia i siarki, do piekła. Czym jest piekło? Stworzyłem jej jako alternatywę wiecznego przebywania upadłych aniołów i ludzi potępionych, tam oni mogą w miarę swobodnie przebywać bez niebezpieczeństwa unicestwienia duszy i ducha. Piekło i jego mieszkańcy są odizolowani od wszelkiej Bożej łaski, od wszelkich bożych darów. Tu trójca święta jedynie podtrzymuje ich byt w istnieniu. W piekle jest totalny brak jakiejkolwiek bożej obecności, a tylko ona daje stworzeniu radości i szczęście. Nawet w piekle panuje święta, Boża Sprawiedliwość. W piekle strasznym jest sam w nim pobyt. Tu każdy, kto się potępił, cierpi tylko to, czym grzeszył. Nie ma tortur niezasłużonych, pilnuje tego święta, Boża Sprawiedliwość. Dusza ludzka i duch upadłego anioła są paleni ogniem świętej, Bożej Sprawiedliwości od wewnątrz, ale i od zewnątrz. Dręczone są zmysły, które grzeszyły. Tu wzrok widzi nieustannie koszmarny widok czeluści piekła. Węch odczuwa porażający odór smrodu siarki i innych bardzo cuchnących pierwiastków. Myśl i serce duszy jest dręczone nieustannymi, wielkimi wyrzutami sumienia. Wszystko jest maksymalnie wyostrzone, nie jest tak delikatne, jak na ziemi. Bardzo cierpią też pozostałe zmysły. Jak to wygląda w miarę dokładnie możecie poczytać, bo już jest wiele osób którym te opisy są przekazane, ale najlepiej jak do tej pory opisała rzeczywistość piekła Mary Kathryn Baxter. Zastanówcie się, czy dobrowolnie chcecie trafić w to straszne i porażające sobą miejsce wiecznie trwającej pokuty. Dla kontrastu podamy wam opis nieba. Kto chce poznać szczegóły, tego odsyłam do lektury książki Richarda Igmunta. Byłem w niebie. Niebo to miejsce, gdzie na stałe przebywa Trójca Święta, a także wszystkie dziewięć chórów anielskich, wszystkich świętych na czele z Maryją. W niebie jest przepięknie, bardzo miło, to miejsce przepełnione miłością do granic wytrzymałości duszy. Piękno nieba zachwyca w każdym drobiazgu, w każdym detalu, w każdym szczególe. W niebie nie ma czegokolwiek, co sprawiałoby ból, co powodowałoby smutek, jakąkolwiek przykrość. Panuje radość, bo ja jestem, jestem Bogiem Bożej Radości. Nasycenie miłością i radością jest dla każdego indywidualne. Radość nieba jest dla każdego w stopniu ekstatycznym. To maksymalny dla każdej duszy stopień nasycenia Bożymi darami i łaskami. Jest dostosowany do maksymalnej wytrzymałości każdej duszy i ducha. Tego, co jest w niebie, nie da się opisać słowami, to trzeba zobaczyć na własne oczy. Poczuć całą swoją duszą. Jest jeszcze czyściec, to miejsce tymczasowej pokuty. Stosowne opisy czyśćca dostarczyła Maria Simma w swojej książce, Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi. Nic złego, ani grzecznego nie wejdzie do nieba. Każdy brud, każdy najdrobniejszy pył grzechowy musi być wytrawiony bólem i cierpieniem. W czyśćcu jest dość podobnie jak w piekle. Z tą jednak różnicą, że z czyśćca dusza idzie prosto do nieba, a ten kto trafia do piekła zostaje w nim na wieczność. Tylko ból i cierpienie są w stanie wytrawić wszelkie zło, które było w duszy. Oczyszczenie jest gruntowne, bo ogień świętej, Bożej sprawiedliwości wytrawia wszystko. Dusza pokutująca cierpi tylko tyle, ile musi, aby znikły wszelkie skutki. Wielkim dobrodziejstwem dla duszy czyśćcowej jest zdobyty dla niej odpust zupełny. Odpust zupełny to darowanie wszelkich kary win, a to jest za specjalną łaską Boga darowaną wyłącznie katolikowi żyjącemu na ziemi. Odpust zupełny może zyskać jedynie ten katolik, który jest wolny od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, mający postanowienie, by nigdy nie grzeszyć. Odpust zupełny, jak i odpusty cząstkowe, można ofiarować za dusze cierpiące w czyśćcu, a odpust zupełny można ofiarować też za samego siebie. Nie można zdobyć odpustu za innego żyjącego człowieka. Człowiek otrzymujący z Bożej łaski odpust zupełny ma czystą kartę na tyle, że po śmierci w takim stanie może pójść bezpośrednio do nieba. Trwa walka na całej ziemi i na nieboskłonie o każdą duszę każdego żyjącego człowieka. Ja chcę, aby znaleźli się ludzie modlący się, pragnący oddawać wszelkie modlitwy, posty, umartwienia i jałmużny do Bożego Skarbca, do Bożej dyspozycji. Im więcej będzie pomocników, tym więcej będzie uratowanych dusz od ich smutnego końca. Każdy, kto stara się modlić, pościć. Umartwiać się i dawać choćby niewielki jałmużny, a oddaje to wszystko do Bożego skarbca, a czyni to w miarę regularnie, będzie wysłuchiwany przez Boga szybciej niż inni. Taki człowiek nie musi o nic prosić, bo Trójca Święta sama daje wszelkie łaski i dary, które są niezbędne do życia i zbawienia na czele ze wszystkimi bliskimi i znajomymi tych osób. Ofiarnik i żertwa ma szczególne prawa u Boga Taką duszę uświęcam i błogosławię. Kochane dzieci światłości miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu, kocham was i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do was zaufania, z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Pragnę, abyście się opamiętały, nie pozwoliły przejąć swojej duszy, swojego serca przez księcia tego świata, demona. Tak bardzo pragnę, abyście i Wy otworzyły swoje serca na pełne moje działanie, nigdy nie hamujcie łask, które Wam tak chętnie ofiarowuję. Tak bardzo Was kocham i tak bardzo spragniony jestem Waszej miłości i czułości. Nie myśl, biedny człowiecze, że jestem bez serca, bo choć jestem Bogiem, odczuwam nieodpartą potrzebę kochania i bycia kochanym. Niestety, trwa końcówka czasu. W którym pozwoliłem w miarę swobodnie działać upadłym aniołom. One uwijają się jak w ukropie, aby zagarnąć do piekła kogo tylko jeszcze zdołają. Niestety, z powodu zbyt małej ilości osób modlących się, płaszczących, umartwiających się idzie na zatracenie, do miejsca wiecznej pokuty, do jeziora ognia i siarki, do piekła zbyt wielu ludzi. Coraz bardziej ludzie zaczynają słabnąć, nawet ci pobożni słabną wybrani i prorocy, mocno słabną kapłani i hierarchia. Szatan próbuje na was wymuszać lenistwo, także lenistwo duchowe. Coraz mniej osób chce się wysilać w pracy dla Boga i dla bliźniego oraz dusz. Szatan zniechęca was do duchowego wysiłku, zwłaszcza do modlitwy sercem, do postu i jałmużny. Zniechęca was do czynienia dobrych uczynków, tych co do duszy, ale i tych co do ciała. Upadli aniołowie chcą, abyście zrezygnowali z czynienia wszelkiego dobra, a skupili się na upadkach, na mnożeniu waszych grzechów. Jeżeli Polacy się nie opamiętają, jeżeli nie odwrócą się od zła, które czynią, jeżeli nie zaczną się wszyscy modlić, pościć, składać Bogu swoje ofiary, to upadek całego polskiego narodu i jego zatrata nastąpi dość szybko. Szatan rozkłada moralnie i duchowo wszystkie warstwy społeczeństwa, także wszystkie warstwy duchowieństwa. Jeszcze chwila, a w pełni zacznie działać Boża sprawiedliwość. Jeżeli wy Polacy się nie opamiętacie, nie nawrócicie się, nie rozpoczniecie duchowej odnowy, jeżeli nie zaczniecie się właściwie modlić, pościć, dawać swoje ofiary, to nadchodzący wir wydarzeń sprawi, że z trzydziestu ośmiu milionów Polaków Zostanie Was tylko osiem milionów. Proszę Was i ostrzegam, lecz słuchają mnie wciąż te same osoby, inni nie chcą się nawet wysilić. Coraz bardziej atrakcyjnym się staje to, co Wam demony proponują, ale jest to jedynie iluzja pozorów. Niczym się nie zniechęcajcie, lecz starajcie się wiernie trwać przy Bogu, starajcie się tak żyć, tak działać, aby uratować swoją wieczność. Kto mnie posłucha? Kto zechce ze mną współpracować, zawsze wszystko ochotnie przyjmujcie z Bożej ręki, w pełni zgadzajcie się z wolą Boża, nawet, a może zwłaszcza wtedy, kiedy się to wam nie podoba. Proście Boga tylko o to, co wam jest niezbędne, konieczne do życia i działania. Zaufajcie prowadzeniu Ducha Świętego i Maryi. Nie musicie niczego się obawiać, bo Trójca Święta i Maryja sami wszystkim chętnie się zajmą. Tylko zaufajcie i zabierzcie nam wszystko. Czystać jest was na to. Chcę wam pomóc, chcę was prowadzić, tak jak dobry ojciec lub matka prowadzi swoje dziecię za rękę, czy mi na to pozwolicie. Kocham was niezmiernie o moje dzieciny i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham Was niezmiernie, dlatego tak bardzo staram się o Was, o Wasze zbawienie. Chcę, abyście mi zaufali do końca i pozwolili mi na działanie w Was i przez Was. Czy to kiedykolwiek docenicie, ufajcie mi do końca, nie pozwólcie, by demon Was okłamywał, nie pozwólcie się zniewolić złym duchom, nie zniechęcajcie się jakimikolwiek trudnościami, ja mimo wszystko, pomimo Waszej krodombrności. Bardzo mocno was wszystkie kocham, czy tego nie czujecie, czy to docenicie, kiedy? Bóg ojciec.